Cześć, witam. W filmie z rewanżykami pokazywałam Wam taką różę, różę porcelanową, którą otrzymałam od Katarzyny. I wtedy obiecałam nakręcić filmik z różą w roli głównej. Róża jako motyw literacki, wydaje mi się, że to jest najpopularniejszy kwiat, który pojawia się w wielu książkach. Na przykład, oczywiście skorzystałam z Waszych podpowiedzi, a te książki to na przykład Imię Róży, Godzina Ponsowej Róży, Marianna i Róża, Tygrys i Róża, Oskar i Pani Róża, Pierścień i Róża, a także ten tytułowy Jaka Róża, Taki Cierń, czyli tekst piosenki śpiewanej przez Edytę Geppert. A tekst ten napisał Jacek Cygan, ale zacznę od cytatu, a waszą rolą jest rozpoznanie go. Wkrótce poznałem lepiej ten kwiat. Krzak róży wykiełkował w ciągu dnia z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd. Krzak szybko przestał rosnąć i zaczął formować kwiat. Mały książę, który śledził pojawienie się olbrzymiego pąka, wyczuwał, iż wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko. Lecz róża, schowana w zielonym domku, przygotowywała się powoli. Starannie dobierała barwy, ubierała się wolno, dopasowywała płatki jeden do drugiego. A więc książka, już wiecie jaka, bo bohater pojawił się w tym cytacie. Ja, żeby urozmaicić ten film, przygotowałam trzy książki, myślę, że nie takie bardzo znane. I pierwsza z nich taką okładkę ma. To jest książka angielskiej pisarki, nazywa się Sarah Griswood, a tytuł książki Kobiety Wojny Dwóch Róż. Wojna Dwóch Róż toczyła się w Wielkiej Brytanii w XV wieku. Trwała 30 lat, od roku 1455 do 1485. Była to wojna między Białą Różą Yorków i Czarną Różą Lancasterów. Każdy z tych rodów chciał objąć tron, ale jak to zwykle bywa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I tym trzecim był Henryk VII z dynastii Tudorów. To znaczy on rozpoczął tę dynastię Tudorów na tronie Wielkiej Brytanii. I w tej książce autorka przedstawia portrety kilku kobiet, już Wam mówię, bo one są tu wymienione, tak, Wielka Brytania, o, całe drzewo genealogiczne, a mnie najbardziej zainteresowała Elżbieta York, która właściwie zakończyła Wojnę Dwóch Róż, ponieważ wyszła za mąż za Henryka VII i w ten oto sposób zakończyła się Wojna Dwóch Róż. Ona również jest matką Henryka VIII, tego znanego Henryka VIII, i co można o niej powiedzieć? Czy to małżeństwo było małżeństwem z miłości czy z rozsądku? No to już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, jak zawierane były małżeństwa dynastyczne, w których o coś chodziło, a w tym przypadku chodziło bardzo wiele, o tron Wielkiej Brytanii. Po śmierci Ryszarda III, tego samego, który w dramacie Szekspira wołał, że chce co, że odda królestwo za konia. Zginął w tej decydującej bitwie i w ten oto sposób doszło do mariażu między Henrykiem VII Tudorem a Elżbietą York. Elżbieta York miała silny charakter, ale jeszcze silniejszy miały jej matka, również Elżbieta z domu Yorków, i jej teściowa Małgorzata, dobrze, no między takimi silnymi osobowościami trudno było jej lawirować, ale jednak okazała się kobietą rozsądną, rozumiejącą politykę i kiedy zmarła w wieku 37 lat, mąż Henryk VII wyprawił jej wspaniały pogrzeb
zmarła w dniu swoich 37 urodzin. I fakt ten przypominano podczas ceremonii pogrzebowej wielokrotnie. Elżbietę York uważano za Londynkę z krwi i kości. Jej matka też była, tak. O ile jednak ona, czyli matka, wywoływała swoiste skandale, o tyle z jej córką nie wiązały się podobne kontrowersje. Elżbieta była królową dbającą o domowe sprawy. Odwdzięczała się pieniędzmi za darowane jabłka i słonki. Przyczyniła się też do rozwoju kultury, szkolnictwa w Wielkiej Brytanii. Polecam książkę pod tytułem Kobiety wojny dwóch róż. A propos wojna dwóch róż, jest też film i książka Wojna państwa Rose. Możecie sobie obejrzeć, polecam. A ta książka pozwoliła mi zrozumieć sens wojny dwóch róż, no i jakie były jej konsekwencje oraz udziału kobiet za kulis, gdzieś tam z drugiego planu, w tej właśnie wojnie. A teraz książka, która nie jest powieścią, to jest esej. Esej napisany przez amerykańską eseistkę Rebekę Solnit. Ja widziałam już to nazwisko i słyszałam o jej książce o mężczyznach, czego uczą nas mężczyźni. Ale tu książka zaskakująca dla mnie, zatytułowana Róże Orwella. Kim jest Orwell, nie będę tutaj tłumaczyła, ale ta książka dzieje się trzytorowo. Po pierwsze, poświęcona jest Orwellowi, to jest taka nieoczywista biografia pisarza. Po drugie, poświęcona jest różom i cierniom, bo róże też ciernie mają. I po trzecie, poświęcona jest pięknu. Są tutaj eseje, właśnie jak mówię, o Orwellu, różach i pięknie. Wiele rozdziałów tej książki rozpoczyna się takim zdaniem, już wam mówię, wiosną 1936 roku pisarz zasadził róże. Zasadził róże w swojej siedzibie w północnej Anglii i te róże rosły i kwitły przez 70 lat. Różom poświęcał Orwell ogromną uwagę. Przesadzał je, pilnował, przycinał. Kochał po prostu róże i kwiaty. Im też poświęcił kilka swoich artykułów. Z tego powodu śmiano się, że Orwell, taki wielki pisarz, poświęca uwagę różom. Ale jak napisał on, chleb zapewnić mogą nawet autorytarne reżimy. Odnalezienie róż wymaga swobody i autonomii. Nie da się ich narzucić. Trzeba je samodzielnie odkryć i pielęgnować. Znamy książki Orwella. Wiemy, że Orwell to jest jego pseudonim. Dlaczego taki wybrał? Znajdziecie tę odpowiedź w tej książce. Oraz fakt, że przez wiele pokoleń w rodzinie Orwellów, a właściwie Blairów, róże miały ogromne znaczenie, bo on urodził się w Indiach, w których to Indiach jego rodzina hodowała róże, potem handlowała różami i... A więc jestem zafascynowana, zachwycona książką. Dzięki niej poznałam nieznane oblicze Orwella. I druga sprawa, róże. Róże i ciernie. Kiedy pomyślicie róża, co widzicie i co czujecie? Widzicie przepiękny kwiat, w zależności od tego, jakie lubicie, czerwone, herbaciane czy inne, ale ona pisze tutaj na przykład o fabryce róż, która znajduje się w Bogocie, w Kolumbii, tam pod szkłem wiele hektarów szkła, przykrytego, znaczy szklarni, w której nie uprawia się, nie, tam się po prostu hoduje, tam się, to jest fabryka róż, codziennie kilka milionów, codziennie kilkaset skrzyń z różami wysyła się do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej, a także do różnych marketów. I to nie ma już nic wspólnego z osobistym podejściem do róż Orwella czy każdego z nas, które te kwiaty w domu posiada. Ja najbardziej lubię róże herbaciane.
to znaczy takie żółte, one mają wspaniały zapach i, no i piękno. Zastanawia się Rebeka Solnit, czy piękno jest na sprzedaż, czy to, co kupujemy na co dzień, jest piękne, czy te przedmioty wykonywane, czy produkowane w ogromnych ogromnych ilościach, no, są odbiciem tego piękna, które widzimy w różach. Świetny, świetny, świetny zbiór esejów. To są zakładki po pierwszym czytaniu, ale na pewno przeczytam ten zbiór jeszcze raz i jeszcze raz, bo naprawdę i język, i forma, i informacje, i wszystko, co znalazłam w tym zbiorze esejów, jest interesujące i Wam polecam. Jeszcze raz, Rebeka Solnit, Róże Orwella. Wspaniała, wspaniała książka. I teraz co ja mam? No trzecia. Zanim sięgnę do trzeciej książki i powiem Wam o treści i bohaterce, to bohaterce trzeciej książki chciałabym zadedykować taki oto cytat. Wciąż jestem obcy, zupełnie obcy tu, niby wróg. Wciąż jestem obcy, wciąż bardziej obcy Wam i sobie sam. Wciąż jestem obcy, zupełnie obcy tu. I teraz nie zdradzę, skąd pochodzi ten cytat, ale my, kombatanci Jarocina i Roka lat 70. i 80. wiemy. Ten tekst napisał Bogdan Mogilnicki, a muzykę skomponował Borysewicz. I już macie podpowiedź. W każdym razie chcę zadedykować bohaterce trzeciej książki. Ta bohaterka to jest bohaterka powieści Marii Kuncewiczowej pod tytułem Cudzoziemka. Książka powstała w 1936 roku, przed II wojną światową. I teraz widzę, że wydawnictwo Marginesy wznowiło tę powieść. I kiedy zobaczyłam okładkę, to sobie pomyślałam, oho, siódmy tom Ani z tam jakichś szczytów, bo identycznie wygląda. Bohaterką jest Róża Żabczyńska. Róża nie ma sobie nic z tego kwiatu, oprócz kolców. Ponieważ pierwszy cytat, który charakteryzuje naszą bohaterkę, ona już w tej powieści jest kobietą w latach, ma 60 lat ponad, i pierwszy cytat jest taki. Róża, zło wroga, sunęła w głąb mieszkania. Przystawała przy nowoczesnych, niedawno nabytych sprzętach, mruczała zjadliwie. Otóż Róża Żabczyńska przez całe życie kroczyła jako postać złowroga, zjadliwa, która swoim bliskim zadawała tylko cierpienie. Tak tymi kolcami. Pyk męża, pyk córkę, pyk dzieci, pyk syna, wszystkich wokoło, pyk. No a z czego wynikał ten wiedźmowaty charakter Róży Żabczyńskiej? Ten wiedźmowaty charakter wynikał z cudzoziemszczyzny. Była wszędzie obca. Urodziła się w Rosji przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i tam odkryto jej talent muzyczny, skrzypcowy, dlatego ciotka zabrała ją do Warszawy, aby tu studiowała uczyła się grać na skrzypczacach. I o ile w Rosji była obca, bo mówiono na nią, o, polska jabaryśnia, czyli polska pani, o tyle w Warszawie też czuła się obco, bo mówiono o niej kacapka, czyli Rosjanka. Czuła się obco w środowisku, do którego weszła, środowisku artystycznym. Pobierała naukę gry na skrzypcach u pewnego znanego profesora Bąckiego. Zakochała się w jego synu Michale, no i to była miłość ogromna. Miłość ogromna, ale jak śpiewała Edyta Geppert, jaka róża, taki cierń. Tu cierń był dotkliwy, ponieważ Michał
ożenił się ni z tego, ni z owego z kimś zupełnie innym. I od tego momentu Róża zaczęła się mścić. Zaczęła się mścić na świecie, na świecie odległym i bliskim. I chociaż wyszła za mąż za Adama, to dawała mu popalić. Dzieci swoje zdominowała, Władysława i Martę, a idealizowała zmarłego Kazia, Kazimierza. Kiedy odkryła talent wokalny u swojej córki Marty, no to rzuciła się na, najpierw wyśmiewała, potem rzuciła się na nią jak harpia i przyssała się do niej tak jak nie jeden ojciec do tenisistki, która dużo zarabia. Przyssała się do tej Marty, nie pozwalała jej oddychać. Ulubionym utworem, który Marta śpiewała i który słyszała, słyszała ta Róża w swoim umyśle, to była pieśń Schumana do tekstu Heinego, zatytułowana Ich Grole Mich, czyli chyba Duże Łzy, a tłumaczy się tak. Nie ronię łez, nie gniewam się, choć serce mi pęka. Przez całe życie Róży pękało serce. Jak mówię, była jak ten kolczasty kolec, który czerpie satysfakcję z tego, że innym dopiecze, dogryzie, zniszczy, stłamsi. Aż pewnego razu, aż zaczęło dokuczać jej serce i wyjechała do sławnego lekarza w Królewcu. I tenże lekarz powiedział do niej jedno zdanie. Jaki piękny nos. Kiedy wysłuchał już wszystkich jej skarg, jaki piękny nos. To zdanie, no, zmieniło naszą bohaterkę. Dlaczego? I jak zmieniło? Jaki piękny nos. Jeden komplement. Odrobina czułości. Jaki piękny nos. Polecam, o ile marginesy wznowiły tę książkę, przeczytajcie koniecznie. A także koniecznie obejrzycie film z 1986 roku. Scenariusz do tego filmu napisała sama Maria Kuncewiczowa na podstawie tej właśnie książki. A przegenialną kreację na Oscara, albo wtedy nie było chyba jeszcze festiwalu w Gdyni, stworzyła Ewa Wiśniewska. Musicie ten film obejrzeć. A kiedy przeczytacie tę właśnie książkę, porównacie sobie obie. Nie jest to książka archaiczna. Mówi się, że tam psychologiczna. Napisali mądrzy ludzie wiele rozpraw na temat cudzoziemki Marii Kuncewiczowej. A swoją drogą, zobaczcie jak brzmi nazwisko. Nie Maria Kuncewicz, tylko Maria Kuncewiczowa. To jest taki gramatyczny przyczynek do rozważań, może być. A więc Róża Żabczyńska i jej ciernie. No i co? Puenta? Jakaś puenta by się przydała. Będzie puenta noblowska. Puenta będzie to wiersz Wisławy Szymborskiej zatytułowany Próba. Posłuchajcie proszę, bo jest tu bardzo ważne zdanie o Róży. Oj tak, piosenko, szydzisz ze mnie, bo choćbym poszła górą, nie zakwitnę różą. Różą zakwita róża i nikt inny, wiesz. Próbowałam mieć liście, chciałam się zakrzewić, z oddechem powstrzymanym, żeby było prędzej. Oczekiwałam chwili zamknięcia się w róży. Piosenko, która nie znasz nade mną litości. Mam ciało pojedyncze, nieprzemienne w nic. Jestem jednorazowa, aż do szpiku kości. To jest Wisława Szymborska i jej wiersz pod tytułem Próba, wiersz o róży. Zresztą ta, Rebeka Solnit przytacza tu jedno podobnie brzmiące zdanie, jak w wierszu Szymborskiej. No i co? Słuchamy piosenki Edyty Geppert, Jaka róża, taki ciern, czytając
jedną z pokazywanych książek, czyli albo Cudzoziemkę, albo Róże Orwella, bardzo polecam, albo co? Kobiety z Wojny Róż. Wszystkie są wspaniałe, tak jak wszystkie róże są wspaniałe, choć mają kolce. Dziękuję, do zobaczenia.